To są artyści rynków bez krawata, Jacek Brzeski, dzień dobry. Inwestują na giełdach szachiści, inwestują piłkarze, inwestują także gwiazdy telewizji. Jedna z nich będzie gościem naszego programu. Będziemy rozmawiać o inwestowaniu w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, o spekulacjach, o rachunku zysków i strat. A gościem jest Marcin Prokop, gwiazda telewizji, publicysta, pisarz, witaj. Dzień dobry, no ta gwiazda to lekka przesada, gwiazdy są na niebie, a ja po prostu wykonuję taki zawód, że ludzie mnie znają i tyle. No myślę, że jeśli o telewizję chodzi, to niewiele jest więcej od ciebie znanych ludzi w Polsce. Jesteś bardzo miły. Ale będziemy rozmawiać o rzeczach, które w telewizjach się nie pokazują zbyt często i na większą skalę, o inwestowaniu. Ty dobrze znasz Stany Zjednoczone, a tak jest w tym kraju, że obecność na rynkach kapitałowych jest praktyką prawie każdego gospodarstwa domowego. W Polsce tak nie jest. Widzisz wielkie różnice w podejściu do pieniędzy, do inwestowania w tych dwóch różnych światach? No zdecydowanie. Myślę, że Stany Zjednoczone są dojrzałym państwem kapitalistycznym, które od kilkudziesięciu lat funkcjonuje w gospodarce wolnorynkowej. Ta nasza przygoda z wolnym rynkiem jest stosunkowo krótsza i obarczona dużą dozą nieufności ludzi wobec tego rynku. A ta nieufność też jest podsycana przez różnego rodzaju sytuacje, które mają miejsce, tak jak na przykład afera GetBack i wiele innych, które się w międzyczasie wydarzyły. Więc tak zwany zwykły człowiek, myśląc o rynku kapitałowym, widzi nie szansę na zbudowanie swojej emerytury, na dobudowanie dodatkowego dochodu dla gospodarstwa domowego, tylko widzi bandę cwaniaków, którzy próbują go orżnąć i jego ciężko zarobione pieniądze gdzieś utracić. I wcale się tym ludziom nie dziwię, bo też poziom edukacji finansowej w Polsce jest bardzo niski. W szkole uczymy się matematyki, ale nie uczymy się matematyki finansowej. Uczymy się WOS-u na przykład, wiedzy o społeczeństwie, a temat giełdy w tym przedmiocie nie istnieje. Więc skąd mamy tę wiedzę czerpać? O Stanach Zjednoczonych, o Ameryce jeszcze kilka słów, ale już może trochę z boku, nie o inwestowaniu, tylko o tym, co cię w ogóle w tym kraju tak fascynuje. No kraj, chociaż zabrzmi to jak banał, jest olbrzymi i pełen możliwości i dosłownie i w przenośni. W przenośni dlatego, bo moi teściowie, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych w latach 80. pokazali, że będąc człowiekiem znikąd nawet, wówczas z Polski, czyli nie znając języka angielskiego, nie znając tamtejszej kultury, a ciężko pracując i rozwijając się na tamtejszym rynku, można osiągnąć sukces, bo taki sukces osiągnęli. Natomiast jeśli chodzi o dosłowną fascynację Stanami i o kraj możliwości takich, powiedziałbym, geograficznych, no to nie trzeba jechać nigdzie indziej, żeby doświadczyć wszystkiego. I gór, i jezior, i oceanów, i olbrzymich przestrzeni niezamieszkałych przez człowieka. Mówiąc krótko, to jest taki świat w pigułce. Więc jeśli ktoś miałby poświęcić czas na zwiedzanie kuli ziemskiej i chciałby jak najwięcej różnorodności zaznać przy okazji, to Stany są dobrym miejscem, żeby w krótkim czasie zobaczyć bardzo dużo. I to teraz o fascynacji inwestowaniem, zarabianiem pieniędzy. Mhm. Kiedy się to u ciebie zaczęło? Kiedy postanowiłeś, wchodzę na rynek kapitałowy? Zaczęło się od studiów, bo jestem z wykształcenia finansistą i ekonomistą, o dziwo, a nie dziennikarzem. Skończyłem studia ekonomiczne i wówczas zorientowałem się, że istnieje machina, która służyć może do pomnażania. Jak mi się wydawało wówczas, pomnażania majątku z powietrza. Ale wiadomo, że z powietrza nic się nie bierze, a za darmo to boli gardło i tą ceną za pomnażanie majątku jest ryzyko. Natomiast wracając do tamtych czasów, zaczęło się to od inwestycji bodajże w 96 albo 7 roku, nie pamiętam, kiedy był debiut banku handlowego w Polsce. I wtedy ustawiłem się w kolejce do biura maklerskiego, żeby zobaczyć na własne oczy i na własnym portfelu przetestować, jak to pomnażanie z powietrza działa. No i okazało się, że zadziałało i od tamtej pory przyglądam się pilnie tym rynkom. No ale to nie jest pomnażanie czegoś z niczego, tak? No, to tak, jednak tak. Trzeba mieć solidną wiedzę. No właśnie, jak bardzo solidną? Jak bardzo trzeba być podbudowanym teoretycznie? Wiedzieć wszystko o analizie fundamentalnej, o analizie technicznej, żeby dać sobie radę na tym rynku?
Myślę, że jeśli przyjmiemy, że giełda jest pewnego rodzaju grą, to dobrze jest poznać jej reguły. No, nikt nie siada do planszówki, do Monopoli albo do szachów, żeby się trzymać innego z gości, którzy byli w tym studiu, nie znając reguł gry, no bo natychmiast zostanie ograny, więc żeby móc grać, trzeba wiedzieć, na czym ta gra polega. Więc umiejętność odnalezienia się w teorii rynkowej jest fundamentalna. Natomiast ja bym też nie przeceniał, i mówię to całą swoją pokorą i skromnością, bo jestem na tym rynku leszczem, jestem graczem niedzielnym, nie jestem zawodowcem. Natomiast nawet z mojej pozycji nie przeceniałbym analizy technicznej, bo ona głównie skupia się na ekstrapolacji tego, co było, a rzeczywistość jest dużo bardziej zaskakująca niż historia napisana wstecz. No, jakaż to analiza techniczna przewidziała na przykład, że ceny ropy naftowej będą ujemne? No żadna. Więc analiza techniczna nie może być fetyszyzowana na rynku, nie może być podstawą gry. Równie mocno trzeba stawiać na swoje intuicje, na swoje szczęście, no i na wyczucie chwili. Czy niedzielny inwestor ma swój styl działania? Wypracowałeś jakiś? Jestem dość zachowawczym inwestorem. Nie inwestuję z lewarem, nie inwestuję z dźwignią. Staram się inwestować tym, co mam, a nie tym, czego nie mam. I staram się wykorzystywać takie momenty na rynku, w których dana grupa aktywów jest mocno przeceniona z powodów emocjonalnych, a nie z powodów fundamentalnych. Kiedy rynek panikuje i kiedy leje się krew, to zresztą Warren Buffett mówił, wtedy jest najlepsza okazja do inwestowania. No i nie cofając się daleko wstecz, rok ubiegły i wybuch pandemii był doskonałą okazją dla tych, którzy się nie bali, żeby kupić aktywa, które zostały przecenione bez właściwie wyraźnego powodu. No oczywiście ten powód był. Powód polegał na tym, że statki z ropą naftową stały na akwenach, że tak powiem, nie mogąc wpłynąć do portu i się rozładować, więc ropa naftowa, choćby już wspomniana, spadła praktycznie do zera i wtedy należało ją kupić, mówiąc krótko. Złoto miało taki sam moment i parę innych aktywów, choćby akcje linii lotniczych czy akcje firm turystycznych. Wiadomo było, że kiedyś ten rynek się odbuduje, że kiedyś to wszystko wróci do mniejszej lub większej normalności, a rynki wyceniały te aktywa tak, jakby to już była apokalipsa, tak jakby za chwilę czterech jeźdźców miało się pojawić i świat miałby się skończyć. W takim razie, jak rozumiem, kompletnie odrzucasz ten wariant z inwestowaniem z lewarem, z inwestowaniem za pożyczone pieniądze. Zdarzyło mi się to parokrotnie tak z ciekawości, natomiast jeśli pytasz mnie o styl, no to nie jest w moim stylu. To raczej jest jakaś taka jednorazowa przygoda i zazwyczaj ona się w moim przypadku źle kończyła, bo też na wspomnianej ropie popłynąłem, inwestując przedwcześnie na wzrost, grając na wzrost na dużej dźwigni, no i się wyzerowałem na depozycie, w związku z tym dostałem po łapkach. Natomiast nie zniechęcałbym tych, którzy mają w sobie większy apetyt na ryzyko. No jest to taki sam instrument jak każdy inny. Skoro mówisz o tej nieudanej przygodzie, to jakie były te najbardziej nieudane przygody? Jaka największa strata, największa nauczka? Największą stratą było paradoksalnie nie zagranie na giełdzie, tylko wejście w fundusz kapitałowy, którego nazwy przez grzeczność nie wymienię. Natomiast fundusz Venture Capital, który inwestował w różnego rodzaju spółki nienotowane na rynku, no i źle oszacował potencjał rozwoju tych spółek. Inwestował w kategoriach takich jak na przykład żywność ekologiczna i okazało się, że nie trafił w swój czas, więc tam te straty były dość bolesne, to było kilkadziesiąt procent w plecy, już nie do odzyskania. Natomiast jeśli chodzi o giełdę, to myślę, że początki były najtrudniejsze, kiedy wydawało mi się, że skoro raz zarobiłem, drugi raz zarobiłem, to już będę zarabiał zawsze, więc uwiedziony tym swoim poczuciem, że wiem, co robię, pakowałem pieniądze w coś, w co nie miałem pojęcia. I zdarzyło się też dostać mocno w plecy. No to teraz o sukcesach, a może o największym sukcesie na rynku inwestycyjnym. No myślę, że ten sukces zeszłoroczny był znaczący, bo
ropa, ciągle do niej wracam, no ale to jest taki przykład ekstremalny, jak aktywo może wariować na rynku, które wydawałoby się jest relatywnie stabilne, no tam głównie ryzyko polityczne w ropie się liczy, mniej ryzyko gospodarcze, no a tu się okazało, że ta ropa się wyzerowała, no i kiedy ona kosztowała tam chyba 12 czy 13 dolarów za baryłkę, to wtedy pojawiłem się ja i cały na biało tam się zapakowałem, no a teraz ropa jest po 72 albo 3 dolary i to jest mniej więcej poziom, na którym wyskakiwałem, czyli około 70 dolarów spieniężałem tę inwestycję, no także no, kilkaset procent to myślę, że jest przyzwoity wynik. Jeśli o giełdę papierów wartościowych chodzi, to skupiony jesteś na giełdzie warszawskiej? Nie tylko, bo giełda warszawska, no to każdy, kto inwestuje, zdaje sobie z tego sprawę, jest raczej rynkiem dość peryferyjnym i takim, powiedziałbym, pogrążonym przez wiele ostatnich okresów w bezsie. Teraz akurat ten rynek trochę odbił post-covidowo i trochę się nim zagranica zainteresowała, ale przez ostatnie 3-4 lata ten rynek raczej się zwijał niż rozwijał. Więc ten rynek nie jest dla mnie jakiś super ciekawy. No Stany Zjednoczone to jest to Eldorado każdego Wall inwestora. Street. Tak, tak. I też nie przez fundusze, nie przez ETF-y, tylko raczej bezpośrednie inwestycje w konkretne spółki. Akurat miałem to szczęście, może wyczucie, że w odpowiednim momencie kupiłem akcje linii lotniczych oraz producentów samolotów pasażerskich, czyli Airbusa i Boeinga, i one też dały zarobić. A tu na rynku warszawskim odstrasza to, że w grupie blue chipów, tych największych spółek, jest bardzo wiele takich, które są uzależnione od Skarbu Państwa? Na pewno jest to dodatkowy czynnik ryzyka, który trzeba brać pod uwagę wśród wielu innych czynników ryzyka. No i to też generuje pewną nieprzewidywalność, bo nawet spółki o dobrych fundamentach potrafią się zachować w sposób nieprzewidywalny przez różnego rodzaju decyzje polityczne, a nie gospodarcze. Więc na te blue chipy z udziałem Skarbu Państwa staram się uważać. A Bitcoin i kryptowaluty? Jesteś na tym rynku? No, niektórzy się go strasznie boją, niektórzy mówią, to jest nic nie warte, nawet jak Bitcoin tanieje, nie wiem, z 60 kilku do 30 kilku tysięcy dolarów, to i tak mówią, że to jest o 30 kilka tysięcy za dużo. Mój pogląd na to jest taki, że wszystkie aktywa na rynku, łącznie z akcjami, są już dawno oderwane od jakiegokolwiek rozsądku, że jest to gra czysto emocjonalna. Więc jeśli ktoś mówi, że w Bitcoinie czy w kryptowalutach nie ma fundamentów, a w akcjach są, to ja się z tym do końca nie zgadzam, no bo na giełdzie istnieją spółki, które mają stosunek ceny do zysku absurdalny, absurdalnie wysoki albo absurdalnie niski i on nie jest skorelowany z kursem w danym momencie. Więc tak samo jak emocje rządzą na rynku akcji w dużej mierze, tak samo na rynku kryptowalut. Natomiast ja te kryptowaluty czytam jako chęć czy dążność ludzi do oderwania się od scentralizowanego systemu bankowego i czytam to jako awangardę pewnych większych zmian w układzie rynków finansowych na całym świecie. To, że Chiny wprowadziły niedawno swoją oficjalną kryptowalutę, to, że w niektórych krajach kryptowaluty są akceptowane jako oficjalny środek płatniczy, no to jest jedna strona medalu. To pokazuje, że gdzieś ten rynek się rozwija, że on nie jest tak do końca stricte spekulacyjny. Natomiast z drugiej strony wystarczy jakakolwiek decyzja polityczna z poziomu banku centralnego dowolnego kraju i kryptowaluta natychmiast spada na pysk. Więc to ten kij ma dwa końce. I ja staram się w tym rynku uczestniczyć, natomiast bardzo ostrożnie, bo amplitudy wahań kursów i emocje, które na razie tym rynkiem targają, są tak duże, że boję się, że przestrzelę, że za wcześnie wejdę, albo za późno wejdę, albo za wcześnie wyjdę. Nie lubię takiego rodzaju spekulacji nadmiernych przeżywać. No właśnie, słowo spekulacja. To nie jest chyba pejoratywne, jeśli ktoś spekuluje na rynkach, chociaż kiedyś mi tak tłumaczono kilkanaście lat temu, bo od dawna się zajmuję rynkami giełdowymi. Jeden z inwestorów poczuł się oburzony, kiedy używałem sformułowań spekulować na giełdzie, grać na giełdzie. On mówił, na giełdzie się inwestuje, nie wykonuje się tak mało szlachetnych ruchów jak gra czy spekulacja. Grać można w lotto.
No to ja odpowiem, że inwestować to można w swoją rodzinę i to jest inwestycja, a giełda zawsze będzie rodzajem kasyna. Jest to pewnego rodzaju hazard, a nie inwestycja, bo jak już mówiłem, te instrumenty, które można na giełdzie nabyć, są dalece oderwane od jakichkolwiek fundamentów. Tak samo jak waluty się dawno oderwały od parytetu złota. No to te światy się rozjechały, więc świat giełdowy rządzony jest jedną wielką spekulacją, rozumianą jako próba odgadnięcia, jak ten rynek się zachowa i próba przechytrzenia innych graczy w grze o sumie zerowej. No, żeby ktoś mógł w niej wygrać, ktoś musi przegrać. Więc jest to gra i nie ma co z tym dyskutować. Ale to w takim razie nie będzie łatwo namówić wielu Polaków do tego, żeby w tej grze wzięli udział. Nie będzie łatwo upowszechniać tej mody na inwestowanie, bo ludzie powiedzą, to jest jednak za bardzo ryzykowne. To wszystko jest takie patykiem na wodzie pisane. To zależy, bo w każdą grę można grać w sposób ekstremalny, a można też grać w sposób bardzo zachowawczy z zachowaniem reguł bezpieczeństwa. No, można jeździć na nartach, zjeżdżając na krechę z Mont Blanc i modlić się o to, żeby się nie zabić, a można po prostu jeździć w pełnym rynsztunku, w kasku, w ochraniaczach, po czerwonych, a nie po czarnych trasach, albo po niebieskich. I ten sport wtedy będzie relatywnie bezpieczny. Oczywiście zawsze sobie można zrobić krzywdę, natomiast przy pewnych założeniach uczestnictwo w rynkach kapitałowych może być w długim terminie bezpieczną inwestycją, tak to nazwijmy. Aczkolwiek też nie ma co zakładać, że wszystko zawsze będzie rosło, bo to też jest fałszywe założenie. To teraz skrzyżowanie roboty dziennikarskiej z robotą inwestora. Newsy i fake newsy. Jaka jest rola w tym inwestowaniu, zwłaszcza fake newsów, fałszywych wiadomości albo newsów bardzo solidnych, sprawdzonych przy podejmowaniu decyzji? No to znowu mam do tego specyficzny stosunek, bo jestem przekonany, że tak zwany przeciętny Kowalski działający na rynku ma ograniczony dostęp do informacji. Teoretycznie rynek regulowany powinien zakładać, że wszyscy mamy identyczny dostęp do informacji, ale to jest pobożne życzenie i są tacy, którzy ten dostęp mają bliższy, lepszy i potrafią go wykorzystać do tego, żeby inwestować skuteczniej. Ocieramy się tutaj oczywiście o zarzuty o insider trading i tak dalej, natomiast jestem przekonany, że KNF nie jest w stanie skutecznie sprawdzić wszystkich transakcji i myślę, że część osób bliskich zarządom spółek czy gdzieś tam zakolegowanych z ludźmi podejmującymi decyzje wykorzystuje te informacje i jest z przodu rynku przez to. Natomiast z drugiej strony zakładam też, że giełda jest rynkiem emocjonalnie nadreaktywnym, czyli każda informacja dobra jest dyskontowana niewspółmiernie do wagi tej informacji, tak samo jak każda informacja zła, zwłaszcza informacja zła, sprawia, że giełda przereagowuje. Więc odpowiadając na twoje pytanie, jeśli pojawiają się fake newsy, jeśli pojawiają się jakiekolwiek czynniki, które grają na tych emocjach, no to natychmiast mają gigantyczny wpływ na rynek, choćby ostatnia akcja, to nie jest akurat news, czy powiedzmy, no nie jest to sztucznie wygenerowana wiadomość, ale pewna okoliczność, czyli Ronaldo i pewien napój, który odstawiony na bok. Tak, raczył był odstawić, bo mu się nie spodobało, że on tam stoi, no i natychmiast ta firma, o ile pamiętam, 4 miliardy dolarów w dół na giełdzie. No tak. To jak w takim razie, wykorzystując swoją pozycję gwiazdy telewizyjnej, no jednak tych ludzi, słuchaczy, widzów przekonywać? Wejdźcie na ten rynek, spróbujcie, bądźcie jak Amerykanie, zaangażujcie się. Myślę, że zyskiem, pewnym zyskiem z zaangażowania w grę na giełdzie, w rynek kapitałowy, bo to nie tylko giełda, no ale też wiele innych instrumentów i możliwości, pewnym zyskiem jest wiedza, którą się w ten sposób zyskuje, którą się zgłębia, bo grając świadomie, grając aktywnie, musimy się interesować makroekonomią, musimy się interesować tą gospodarką, musimy przyglądać się rynkom, na którym działają te spółki, które nas interesują. Chyba że jesteśmy no, kompletnymi indolentami, którzy wchodzą do kasyna, wrzucają pieniądze do rękiego bandyty i liczą na to, że coś tam im wyskoczy, no to o tych ludziach nie mówię, ale mówię o takich w miarę świadomych inwestorach. Co zyskiem z inwestycji będzie zwiększenie wiedzy o świecie.
nawet jeśli stracimy przy okazji pieniądze, to też jest jakiś zysk, bo nauczyliśmy się, jeśli jesteśmy inteligentni, dlaczego straciliśmy, gdzie popełniliśmy błąd. Więc moim zdaniem nie ma przegranych na tym rynku. Można stracić oczywiście kasę, natomiast można wygrać wiedzę. A jak się wygrywa wiedzę, to też ryzyko, że straci się kasę, się proporcjonalnie zmniejsza, bo jednak świadomość ryzyka, tego, z czego ono wynika, z czego ono się składa, wpływa na pewną zdolność jego ograniczania, bo nigdy się nie da go wyeliminować, ale można je próbować ograniczać. Więc tak bym ludzi przekonywał. Wejdźcie do tej gry po to, żeby dzięki poznaniu jej reguł, dzięki poznaniu jej graczy, uczestników rynku, po prostu stać się mądrzejszymi ludźmi. To na koniec jeszcze ta wspomniana przez siebie makroekonomia. W takim razie rozumiem, śledzisz bardzo uważnie to, co się dzieje w gospodarce światowej, jakie są trendy, wzrosty, spadki, co się dzieje w polskiej gospodarce, co się dzieje z polską inflacją wysoką. No właśnie, inflacja. Inwestowanie to jest także ucieczka przed inflacją? No z tego, co widzę, to Polacy głównie uciekają przed inflacją, panicznie kupując mieszkania, jak leci za gotówkę i nawet ich nie oglądając, więc w pewnym sensie uczestniczą w spekulacji, bo zakładają, że ceny mieszkań nadal będą rosły i może się, daj Boże, nie pomylą i może nie stracą na tym. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, oczywiście, że martwię się inflacją, jak każdy, kto ma jakieś środki, jakiś majątek i próbuje go zabezpieczyć. Natomiast wydaje mi się, że póki co, mogę się mylić, ale póki co jeszcze sprawy są pod kontrolą. Ale ktoś ostatnio powiedział, że inflacja jest jak ogień, że jeżeli zacznie płonąć las, zacznie płonąć drzewo, to za chwilę zapłonie las, a za lasem spali się wioska. Więc to jest bardzo niebezpieczna zabawa, co robią banki centralne. Nasz gość mówił o sobie, że jest niedzielnym inwestorem, ale jak żeśmy usłyszeli, niedzielny inwestor o rynkach ma naprawdę sporą wiedzę i udzielił kilku ciekawych rad. Gościem programu Artyści Rynków bez krawata był Marcin Prokop. Bardzo dziękuję. Gwiazda telewizji, publicysta, pisarz. Dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Pozdrawiam Państwa. Udanych inwestycji życzę. To już wszystko w tym programie. Zapraszamy na ostatni, następny, nie ostatni, następny odcinek. Jacek Brzeski, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.